Co zrobimy z Polską? Pytanie, co z tą Polską, pojawiało się pewnie w domach każdego z nas niejednokrotnie. Raz z większą intensywnością, raz z mniejszą. Sam jestem ciekaw, jaki pomysł na Polskę mają młodzi, bo to oni wystąpią w tym panelu. Ja też wczoraj słyszałem niejednokrotnie takie państwa troszeczkę z tym PESEL-em wyższym, większym. Prośby i wnioski, żeby więcej młodych tu było, że chcemy posłuchać, co młodzi mają do powiedzenia, jak oni zamierzają wykuwać ten diament polskości. Szlifować może bardziej, tak? Szlifować. No to jest taka okazja. Co zrobimy z Polską? To jest ważne pytanie. Wśród panelistów, i poproszę o brawa, pan Filip Łapiński, koordynator i autor projektu badawczego Archipelag Polskości. Zapraszam. A także Fundacja Polska Wielki Projekt. Pani Magdalena Kadziak, studentka teologii UKSW. Członek Rady Komisji Konferencji Episkopatu Polski oraz MRK. Proszę mi pomóc rozszyfrować skrót MRK. Młodzieżowa Rada Klimatyczna. Greenpeace? Ministerstwo Środowiska. No dobrze, to będzie ciekawa dyskusja. Pytanie moje też będzie ciekawe, chociaż nie ja będę moderatorem, ale mam nadzieję, że usłyszymy. Czy zielona energia, zielony ład, zielona przyszłość to jest temat tylko agendy lewicowo-liberalnej, czy także młodzieży konserwatywnej? Sam jestem ciekaw. Kasper Kita, publicysta, analityk, portal Nowy Ład. Witam serdecznie redaktora. Pan Patryk Spaliński, działacz społeczny i student. Zobaczcie, jaka młoda generacja. Bardzo się cieszę. A moderatorem tej części debaty będzie ktoś, kto studentów i młodzież bardzo zna. Pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, analityk, konsultant, profesor nauk społecznych, także doradca prezydenta, ostatnio zajmujący się bardzo ważną dziedziną nauki, czyli sztuczną inteligencją. Zapraszam, panie profesorze. Oddaję tutaj mikrofon. Mamy około godziny. No, jesteśmy spóźnieni, więc pewnie ta 11:15 to będzie taki czas, kiedy pewnie ja będę powoli prosił państwa o zamknięcie obrad. Dzień dobry państwu. Poważnie i niepoważnie. Proszę państwa, chciałbym, żeby ten panel był małym przedsięwzięciem, nie tylko intelektualnym, ale także socjologicznym badaniem terenowym. I żeby upewnić się, chciałbym potraktować państwa, którzy wszyscy jesteście ode mnie młodsi szczęśliwie, jako osoby, które wystąpią w roli specjalnego narzędzia badawczego, mianowicie wziernika w sposoby myślenia młodego pokolenia. Na początku, żeby sam zawalczyć jakby z mechanizmami degradacji starszych, chcę sobie przypomnieć, jak macie na imiona. To jest pan Filip, to jest pani Magdalena, tak? To jest pan Kacper i pan Patryk. Patryk, mamy jakieś kosmopolityczne imię, to bardzo dobrze. Święty Patryk, opiekun Irlandczyków do niedawna jeszcze. I teraz musimy, na każde narzędzie badawcze, proszę państwa, musi być skalibrowane, tak? I ja będę chciał w kilku krokach tej kalibracji dokonać. I pierwszy krok kalibracji zaczniemy od pana Patryka, żeby nam powiedział bez dat dziennych rok urodzenia. 02, czyli 2002. 02, czyli 2 lata po Chrystusie, tak? Nie, u nas się tak skraca, bo generalnie jest taka tendencja wśród młodych, że wszystko skracamy. Mam nadzieję, że ta dyskusja nie będzie skrócona. Więc 02 dla młodszych, a dla starszych 2002 rok. Ale czyli zaraz, 22 lata to pan jest starowinka w istocie. Dobrze, pan wygląda w ogóle na osobę zaawansowaną wiekowo, panie Kacprze. Staram się. Pamięta pan rok urodzenia? No już trudno, mechanizmy degradacji starczy, tak jak pan wspominał. 1997 rok pański. 97, czyli człowiek starego tysiąclecia. Pani Magda? Ja wciąż też z poprzedniego stulecia, 98. Ja jestem półgłuchy i może pani powtórzyć? Tak, ja wciąż jestem z poprzedniego stulecia, 98 rocznik. 98? Tak. Dobrze. I pan Filip? No, 94. 90.
No tak, sytuacja się robi bardzo poważna. Proszę Państwa, ja jestem 54 rok, żeby był dystans badawczy. Ja mam dystans badawczy wobec rzeczywistości młodzieżowej. Dobrze, i teraz druga faza na kalibracji naszego zadania, naszych narzędzi badawczych, zanim jakieś zadanie sformułujemy, będzie taka: ja chciałbym, żebyście najpierw na skali uspołecznienia określili siebie od odludka, który z ludźmi ma mały kontakt, do punktu od zera, do punktu 10, kogoś, kto jest cały czas zatopiony w interakcje z różnymi ludźmi, żeby określił siebie, mówiąc w innym języku, na skali od intro do ekstrawertyzmu, tak jak częstotliwość swoich kontaktów społecznych byście określili, bezpośrednich społecznych kontaktów, nie zapośredniczonych przez Facebooki, Instagramy i tak dalej. Teraz może zaczniemy od pana Filipa. Od 0 do 10. No, czy z uzasadnieniem, czy wyłącznie samą... Nie, proszę podać liczbę. 7. A jeśli pan czuje jakąś nieprzepartą potrzebę uzasadnienia, to dopiero wtedy. Nie czuję. Dobrze. Pani Magda. 8? Dobrze. Trudne pytanie. No myślę, że też myślę, że 7. 7. A pan Kacper, mimo wieku niestarczego, już ma co najmniej 2 książki napisane. 3. 3. No to jest podejrzane. Napisać 3 książki, mieć wysoki wskaźnik uspołecznienia. Pan Patryk. Ja myślę, że 8. 8. Spokojnie. 8. Dobrze. A teraz trzecia i ostatnia faza kalibracji, zanim przejdziemy do zadania badawczego. Mianowicie, jakiego typu grupy młodych ludzi w waszym wieku lub młodszych spotykacie? Czyli zmapujcie kontakty społeczne ludzi w waszym wieku lub młodszych. Zaczniemy od pana Kacpra. Jak pan profesor rozumie kategorię młodych ludzi? To znaczy mamy... Wiekowo, bierzemy wiekowo, czysto. A, wiekowo, tak? Czysto, okej. Okay. Matematycznie. Dobra. No to od takich rzeczywiście, pytanie co rozumiem przez intensywne interakcje, no od najmłodszych w zasadzie, no od noworodków mi się zdarza, ale powiedzmy... Jakiego typu grupy społeczne? Jakiego typu grupy społeczne? Przykładowo, prowadzę regularne zajęcia korepetycji dla licealistów. Okej, okay, w tym stylu. Dobrze, no to cóż, no w swojej powiedzmy rodzinie spotykam również małe dzieci. Najczęściej spotykam się ze swoją grupą rówieśniczą, czyli ludźmi plus minus ode mnie, czy kilka lat młodszymi, czy kilka lat starszymi, czyli powiedzmy w granicach między 25 do powiedzmy 32, to pewnie dobrze, będzie jakaś takie najczęstsze interakcje. Pytanie uzupełniające. Czy pan ich bardziej słucha, czy pan bardziej nadaje? Staram się jedno i drugie, chociaż na pewno mam skłonność do tego, żeby więcej nadawać. Mam też interakcje z trochę młodszymi, ale to mówię bardziej rodzinnie. Okej, okay. Pani Magdo? Ja mam siostry w wieku licealnym, więc mam do czynienia z... Zwierzacie się sobie? Tak, nawet ostatnio zaprosili mnie na 18. A siostra jest społecznie usieciowiona, czy siedzi cały czas w smartfonie? Nie, angażuje się w różne projekty erasmusowe, właśnie teraz jest za granicą, więc mam też dzięki temu dostęp do tej grupy wiekowej. I poza tym też angażuje się w takie działania dla młodzieży, takie ewangelizacyjno jakieś, więc jest to też taka grupa licealna, bo nawet powiedziałbym, że taka późna podstawówka. Mhm. Pan Filip? No, w moim przypadku to są chyba głównie młodzi dorośli, nieco młodsi bądź delikatnie starsi, a więc w okolicach końca studiów lub już rozpoczęcia tej kariery zawodowej, chociaż też prowadzę zajęcia w szkole podstawowej dla dzieci z Lego robotyki. To są dzieci w klasach Lego robotyki. Dzieci Lego składają roboty i je budują. To jest w ramach takich dodatkowych zajęć, no ale to są dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, więc dzieci. No a w rodzinie mam, poza dwójką młodszych braci, ale tylko delikatnie młodszych, no to w rodzinie żony są rzeczywiście kuzynki w wieku 16, 17, 15 lat, tak? 17, 15 lat, więc te pokolenie już tak zwane chyba pokolenie alfa, tak? Już się tak mówi. Już nie Z, tylko alfa. Ja tylko dodam, że moim głównym źródłem wglądu w mentalność młodego pokolenia jest 20-letni syn, który jest studentem drugiego roku. I teraz pan Patryk.
Wydaje mi się, że moi rówieśnicy, tak? Czyli na studiach nie tylko mam osoby w moim wieku, może i nawet trochę starsze o te 4-5 lat, ale głównie to jest grupa, z którą się najczęściej spotykam. Moja siostra ma lat 8, więc również czasami jak wpadam do rodziców na weekend, to również oczywiście mam kontakt i z nią, i również jak przychodzą do niej jakieś koledzy czy koleżanki, no to również muszę niestety przy tym być. Ale generalnie... To pożyteczne socjologicznie. Tak, to pożyteczne socjologicznie, tylko później marzę o tym, żeby był poniedziałek i żeby wrócić do domu i usiąść sobie spokojnie przy książce albo gdzieś pójść sobie z kolegami obejrzeć mecz. Natomiast to są takie właśnie dwie grupy. Natomiast również przy mojej działalności społecznej w Lubinie bardzo często się spotykam z osobami o wiele starszymi, z osobami, które na przykład mają problemy z mieszkaniami komunalnymi. To są bardzo często osoby, które mają po 60 lub nawet więcej lat. Więc generalnie to są właśnie takie grupy wiekowe. Natomiast osób w wieku takim 40-50 lat generalnie jest w moim życiu mało, oprócz oczywiście moich rodziców. No, okej, teraz ja nie wiem, kto dobrał tych panelistów. Ja ich odziedziczyłem, dostałem do użytku badawczego, że tak powiem, ale wygląda na to, że to nie jest czwórka genialnych odludków, wybitnych pustelników, myślicieli, tylko ludzie, którzy powinni posiadać pewien empiryczny first hand, hands on experience, tak? Co się dzieje z psychiką młodych ludzi, tak? I za chwilę po tej wstępnej kalibracji narzędzia możemy założyć, że to są narzędzia, które będą miały pewien poziom wiarygodności, no tam ufności badawczej możemy przyjąć. Oczywiście to nie są w pełni niezawodne narzędzia, wszędzie występują zaburzenia procesu, przepływu informacji, ale załóżmy, że mamy do czynienia z niezłymi narzędziami. Teraz, jaka jest sytuacja Polski? Obóz Zjednoczonej Prawicy, który w tych ostatnich wyborach, w mojej ocenie, miał więcej zasobów materialnych niż wszystkie ugrupowania opozycyjne razem wzięte, dał się ograć w grze wyborczej komuś innemu. Czyli tamci zachowali się bardziej inteligentnie niż nasza strona. Ja mówię nasza w odniesieniu do siebie, nie do was, nie definiuję was politycznie. Jak zauważyliście, o to się nie pytałem, prawda? Czyli wiele lat temu na moim seminarium socjologicznym na UMK Jarosław Kaczyński powiedział, że żeby zdobyć władzę, trzeba odczytać jakąś społeczną falę i wykorzystać jej noszenie. Jak nie ma odpowiedniej fali ludzi o odpowiednich typach oczekiwań i nie ma tej energii społecznej, to nie można zdobyć władzy. I można teraz powiedzieć, że ci, którzy dzisiaj są przy władzy, lepiej odczytali falę, czy mówiąc po prostu społeczne nastroje, niż główny konkurent wyborczy, czyli środowisko Zjednoczonej Prawicy. Elementem tej społecznej fali tych nastrojów był sposób myślenia młodego pokolenia, prawda? Czego symbolicznym pewnym przykładem z jednej strony są zdjęcia z Jagodna ludzi, którzy ponoć ileś godzin stali w kolejce, żeby oddać głos, i z drugiej strony ta inicjatywa turystyki wyborczej, to znaczy jedź tam, gdzie twój głos będzie miał większy impact i wskazywanie. Weź dokument upoważniający cię do oddania głosu poza miejscem stałego zamieszkania i pojedź gdzieś indziej. I teraz rzecz polega na tym, że ileś tysięcy ludzi, nie wiem, czy są badania, które stwierdziły, ileś tysięcy ludzi skorzystało z tej turystyki wyborczej i być może w niektórych okręgach, tak z badań wynika, przeważyli, że jeden czy drugi mandat poszedł w ręce obecnie rządzącej ekipy. Teraz jednym z narzędzi mobilizacyjnych młodego pokolenia, które odsunęło radykalnie to młode pokolenie od środowiska Prawa i Sprawiedliwości, było hasło ośmiogwiazdkowe. Ja na rozmaitych, mniej lub bardziej formalnych, nieformalnych naradach środowiska zaplecza konsultacyjnego Prawa i Sprawiedliwości mówiłem, że powinniśmy zawczasu zrobić serię spotkań. My, starzy ludzie, dziadersi mojego pokolenia czy pokrewnych, i spytać się młodych ludzi o jedną rzecz. Ja wam zadam to pytanie,
muszę teraz być dosadny, bo badanie, żeby nie zaburzać procesu badawczego, tak? Kto ma subtelne uszy, bardzo proszę włożyć tam paluszki czy zakrętki. Chciałbym, żebyście wystąpili w roli rzeczników myślenia młodego pokolenia, niekoniecznie waszego myślenia. I przychodzi dziaders jak ja, jest grupa młodych ludzi, którzy są już rozgrzani emocjonalnie i są skłonni mówić otwarcie, szczerze. Nie będą się krygować wobec nauczyciela, wobec kogoś innego, tylko powiedzą wprost. I pytanie jest takie. I proszę, żeby każdy z was zrekonstruował myślenie ludzi swojego i młodszego pokolenia. Odpowiedź na pytanie. Dlaczego chcieliście nas zajebać? Nas, starych polityków związanych z obozem niepodległościowym. Kto zaczyna? Chwila do namysłu. No dobrze, jak nikt nie chce, to ja mogę spróbować. Moment. Ci z sali, którzy są młodsi od najstarszego uczestnika panelu, mogą też na to pytanie odpowiadać. Bez żadnych spekulacji starych dziadów jak ja, czyli ci, którzy są młodsi od pana. Pan jest najstarszy tu? Pan Filip, bez wspominania. To dobrze. Kto jest młodszy, proszę przypomnieć, roku urodzenia? 1994, więc kto jest urodzony po 1994 roku z sali, może wystąpić też jako materiał badawczy, przyjść i przedstawić swoją odpowiedź. Tak, bardzo proszę, panie kapitanie, może pan protestować, protest został odrzucony. Dziękuję. Dobrze, paneliści mają, kalendarz jest bezlitosny, jasne, uczciwe, transparentne kryterium matematyczne, proszę państwa. Żadne kolesiostwo. Dobrze, kto zaczyna? Pan Kacper. No jeżeli, chyba że pani... Proszę, proszę. Okej. Okay. No to mi się wydaje, że mamy tutaj jakby dwa zjawiska, które się nakładają. Jedno takie szersze zjawisko to jest w ogóle doświadczenia pokoleniowe ludzi, którzy no, urodzili się już w III Rzeczypospolitej i pewna pustka aksjologiczna, w której oni zostali w tej III Rzeczypospolitej ukształtowani. To znaczy III RP nie była ani krajem, powiedzmy, chrześcijańskim, ani antychrześcijańskim. Była to rzeczywistość, w której wydaje mi się, że to, co się wydarzyło również politycznie, kulturowo w ostatnich kilku latach, no, najprościej porównać do tego, co się działo w Europie Zachodniej pod koniec lat 60., chociaż oczywiście jest to też analogia, która ma wiele ułomności. Niemniej wydaje mi się, że podstawowy mechanizm jest taki, że mamy pokolenie, które doświadczyły wojny, biedy, różnego rodzaju wyrzeczeń i które, kiedy mają... No zaraz. Nie mówię o sobie. Pan nie jest na seminarium akademickim. Ale bardzo krótko. Niech pan mówi bardziej od serca. Ale ja mówię od serca, panie profesorze. Dobrze. Nie, pan zaczyna coś wyjaśniać. Aha. Niech pan wystąpi w roli rzecznika młodego pokolenia, który uczestniczył w różnych manifestacjach, marszach, na koncertach i śpiewał ośmiogwiazdkowe hasła. Stało się częścią tej jego tożsamości, a pan teoretyzuje. Ma pan być bardziej prostolinijny. No dobrze. Bo pan zaburza, bo pan Kasper zaburza odczyt materiału badawczego. To może ja tutaj pomogę. Pan, niech, okay. Moment, proszę, dobrze. Niech pan, jak już pan chce intelektualnie, niech pan przyjmie husserlowską postawę eidetyczną, wejdzie głęboko, oczyści się z naleciałości intelektualnych. Ma pan czas na skupienie. Pan Filip. Ja tutaj chcę trochę... dorzucić się do głosu, bo myślę, że akurat z nas czterech tutaj, ja i Kasper, możemy mieć podobną perspektywę, ale przyjmiemy ją tutaj na użytek naszego młodszego pokolenia. Zobaczcie, jakiś trudny proces badawczy, już się porozumiewają badani. Znaliśmy się przed tym panelem, nie ukrywamy. Tak, tak, tak. No to można powiedzieć tak. Część z nas wychowała się, wchodziła w wiek dojrzały, kiedy w ogóle zaczynała się jakakolwiek refleksja na temat polityki, życia społecznego, wtedy, kiedy rządziło już Prawo i Sprawiedliwość. Część nie, bo starsza młodzież, jeszcze powiedzmy rzutem na taśmę się zaliczam, tak, ja i moi rówieśnicy, no to nie, no to my wchodziliśmy w ten moment uświadomienia politycznego za późnego Tuska. I to był moment jakiegoś uświadomienia, że rzeczywiście coś trzeba zrobić, że to idzie w złą stronę. Więc ja na przykład ze swojego pokolenia, tego bezpośredniego, jestem może w tym sensie dumny, czy mam takie wspomnienie, taki mit założycielski, że właśnie to my chodziliśmy na Marsze Niepodległości, skakaliśmy pod Państwową Komisją Wyborczą przeciwko Tuskowi, przeciwko temu reżimowi takiemu bardzo liberalnemu, ale wystarczy tylko powiedzieć,
na chwilkę ubrać się w skórę osoby 5 lat młodszej, 10 lat młodszej i trzeba powiedzieć, ja wychowałem się już za PiSu. Ja widziałem tylko tych starych polityków, którzy mówiąc o Polsce, mówili o jakichś dziwnych wydarzeniach z przeszłości, troszeczkę mi nieznanych, nieczytelnych. Ten przekaz, który był do nas kierowany, ten przekaz, który miał budować patriotyzm. Nie, ale pan robi to samo, co pan Kasper. Pan już interpretuje, pan wykorzystuje swoje narzędzia analizy quasi socjologicznej, żeby wyjaśnić. A ja chcę, niech pan wejdzie w skórę tych 8 gwiazdkowców. No więc mówię. To musi pan, oni nie zaczną odpowiedzi od socjologicznego backgroundu. Panie profesorze, mam złą wiadomość. Już nie wymieni pan tego składu. Musi pan zadowolić się tym, co pan usłyszy. Więc... Ale moment. Pan nie wierzy. Moment. Proszę państwa, wiemy... To jest ta buta młodego pokolenia. Uczy doświadczenie świętego Pawła, że bez upadku nie ma przebudowy. Ja was nie wymienię, ale ja liczę, że możecie jeszcze się zmienić. Niech pan zastanowi się, że jest, niech pan wejdzie w skórę tak zwanych jebać PiSów, tak się ich określa teraz, po naszej stronie, co nie jest mądrą strategią komunikacyjną, i powie, jaki to duch uspołecznienia leżał u tego, że oni uważali, że robią coś dobrego, włączając się w ten 8-gwiazdkowy ruch i jego dynamikę form aktywności. Dlaczego na różnych formach spotkań, nieformalnych, zupełnie towarzyskich, ten, kto nie akceptował hasła 8-gwiazdkowego, albo podlegał ekskluzji, albo uszy po sobie kładł i był cicho. Pani Magdo. Dużą taką kwestią jest to, że nasi rodzice, którzy byli wychowywani w szkole, która to było normalne, że nauczyciel może uderzyć ucznia linijką po rękach, dla nas dzisiaj jest to nie do pomyślenia. I upadek autorytetu w takim sensie, że... Ale pani wyjaśnia. No ale to nie, Nie. Zobaczcie, jak trudne są badania socjologiczne. No, zwłaszcza przy kalibracja narzędzia cyfrowej widowni. Tak. Bo to jest tak. Ja na chyba żywej, spełnię. Na żywej tkance ja społecznej. Ja chyba spełnię oczekiwania. Ja przepraszam bardzo za to, co ja robię. Ja próbuję na żywej tkance społecznej rozkroić tą tkankę, tą skórę zamaskowaną opalenizną z solarium rozsunąć i zobaczyć pulsujące mięśnie nienawiści. Ja chyba spełnię. Bardzo proszę. Pan da nam wgląd w pulsujące mięśnie nienawiści. Ja się teraz wcielę w swoją rolę w 2020 roku, kiedy krzyczałem właśnie takie hasła. Dzisiaj ich nie krzyczę. I dokładnie się cofnę o te 4 lata do przodu. Miałem wtedy lat, o Boże Święty, 18 lat miałem, tak? 17-18 lat. I teraz powiem tak. Jebie PiS dlatego, że po pierwsze sprawa aborcji, to jest pierwsza kwestia. Niestety, tutaj od tej sprawy nie uciekniemy, ale co więcej, to nie jest tylko sprawa aborcji. To jest również kwestia tego, że sytuacja materialna mojej rodziny nie jest najlepsza. I teraz bym musiał się cofnąć do socjologii, do tego tematu socjologicznego, ale nie będę się cofał, tylko będę ciągnąć ten temat dalej. I również dlatego chodzę na te wszystkie protesty aborcyjne i krzyczę te hasła, dlatego że po prostu nie znoszę tej polskiej polityki. I nie to, że ja kocham PO, czy tam Lewicę, czy wtedy jeszcze ten PSL, teraz trzecią drogę, tylko po prostu ja nie podoba mi się ten kraj, który teraz zastałem w tej swojej świadomości politycznej. Po prostu mi się nie podoba trzecia RP. Nie podoba mi się to, że nie mam szans na mieszkanie. Nie podoba mi się to, że jak pójdę do pracy, to być może nie dostanę umowy o pracę, a będę musiał pracować nadal na czarno. A jeśli będę pracować na umowie zlecenie, to w każdej chwili może mnie ktoś wyrzucić z pracy. To mi się wszystko nie podoba. Nie podoba mi się też to na przykład, że cały system infrastruktury naszej jest o tyle ubogi, że na przykład nie mogę zamieszkać nadal mieszkać w swoim Lubinie, tylko muszę się przeprowadzić do Wrocławia po to, aby studiować, tak? Aby coś, co
przygotowywałem się do całego życia, aby to spełnić, tak? Muszę się przeprowadzić do innego miasta i oddawać parę tysięcy złotych osobie, która ma mieszkanie, tylko dlatego, że moi rodzice nie są na tyle majętni, aby to mieszkanie kupić. I dlatego ja krzyczę te hasła. Dlatego krzyczę te hasła nie tylko dlatego, że ja tego PiSu po prostu nie lubię, tylko po prostu ja nie lubię III RP. Kocham Polskę, ale nienawidzę III RP. I to jest właśnie taki zgrzyt. A jakbym miał już się cofnąć do socjologii, nie wiem, czy mogę, to również dlatego, że jestem młodą osobą, która potrzebuje po prostu buntu. Po prostu. Jak ja miałem 17-18 lat, to ja o niczym innym nie myślałem, niż żeby wstać i po prostu, no obalę sam ten rząd, tak? Jak trzeba będzie, to ja pojadę pod ten Sejm na Wiejską i po prostu razem ich wyniesiemy wszyscy, tak? Z całym strajkiem kobiet i tak dalej, i tak dalej. Ale w miarę tego, jak ja zacząłem dojrzewać i poszedłem do pierwszej pracy, a później sobie jeszcze zacząłem przypominać, jak moi rodzice mówili, jak byli. Święty Patryk być może dlatego, bo moi rodzice już mieli lecieć do Irlandii, ponieważ sytuacja ekonomiczna była w kraju taka, że moi rodzice musieli brać telefony od różnych operatorów i je sprzedawać po to, abym ja miał co zjeść, tak? I oni również. Więc sytuacja była tragiczna i oni chcieli wylecieć do Irlandii. Tak naprawdę ich tylko to powstrzymało, że moja mama złamała rękę. Gdyby tego nie było, to pewnie dzisiaj bym zapisany do SNIPN. Panie Patryk, o to mi chodzi. Czy pan Kasper zrozumiał z grubsza, o co mi chodzi? Niestety. A to teraz pana wglądy w tej tonacji, że tak powiem. Nie musi pan replikować tych argumentów, ale to, z grubsza o to mi chodzi, szukanie tych pulsujących emocji, które się zsynchronizowały. Może jeszcze informacja. Jeden z pierwszych tekstów w internecie, gdzie to hasło już jest omawiane, analizowane, pochodzi z roku 2001 na portalu Na Temat. Można go do dzisiaj znaleźć. Bo będę zmierzał do kolejnego pytania, którego na razie nie odsłonię, bo chciałbym jeszcze raz, żebyśmy teraz przelecieli. Pan Kacper. Wydaje mi się, że tutaj też jest po prostu kwestia estetyczna, to znaczy, że po prostu po 8 latach rządów bardzo wielu młodych ludzi, również mających poglądy nieco bardziej na prawo, nie mogło jakby patrzeć z zadowoleniem, było czymś wysoce odrzucającym patrzenie chociażby na to, jak wyglądały, powiedzmy, wiadomości TVP albo cały ten taki toporny propagandowy przekaz. Pytanie uzupełniające, co młodych drażniło w TVP? Zwłaszcza w wiadomościach. Panie Krzysztofie, pan tam był? Dobrze. Co młodych drażniło? Znów, ja tutaj mówię z perspektywy ogólnej, niekoniecznie swojej własnej. Natomiast zasadniczo, no, pewna taka toporność, tak? To takie walenie cepem po łbie, tak? Że nasza partia jest najlepsza, wszyscy inni to zdrajcy, sprzedawcy, wszyscy inni są obrzydliwi, my jesteśmy najlepsi, my wstajemy o 6 rano, służymy Polsce 18 brak, godzin. Można powiedzieć, że brak finezji. Absolutny brak finezji i takie Państwa, traktowanie. Moja obserwacja. Jedna z osób publicznie wymienianych jako potencjalny kandydat PiS-u w wyborach prezydenckich. Przypadkiem obejrzałem udział w pewnym podcaście tej osoby, gdzie był przedstawiciel tamtej strony i nasz człowiek miał dobre poglądy. Twardo przy nich obstawał, przy kompletnym braku finezji. To nie rokuje dobrze. Czy finezji to tak dygresyjnie. Pani Magdo, czy finezji można kogoś nauczyć, wytrenować, czy to trzeba mieć taki dar? Myślę, że w ogóle cała dyplomacja to można się bardzo dużo nauczyć. Oczywiście jakiś talent wrodzony jest jedna rzecz, ale jest wiele rzeczy, na których można pracować. I bym dodała do tych toporności paski w TVP, które były nie do zniesienia, wsadzanie wypowiedzi Donalda Tuska, który po niemiecku pozdrawiał Niemców i pokazywanie tego, że właśnie tutaj jest ta niemiecka agentura ukryta w jego osobie. Myślę, że było wiele takich rzeczy właśnie w TVP, które były nie do uniesienia. Dodałabym do tego to, że my jako pokolenie urodzone już w Unii Europejskiej mające takie standardy, że właśnie jesteśmy Unią dla wszystkich, wszystko jest możliwe, możemy za kilkaset złotych polecieć bez problemu do innego kraju i wiemy, jak wygląda Zachód. To pewien taki
kompleks polskości, tej wschodniej Europy, która właśnie nie kojarzy się tak jako taka otwarta przestrzeń, taka progresywna. Myślę, że to też było powodem, dla którego ludzie w moim wieku właśnie... Czy uczestniczyła pani, ale i do was wszystkich to pytanie i do ludzi z sali. Tym razem obejmuje to także starowinki mojego pokolenia. Czy ktoś z was uczestniczył w jakimś wydarzeniu, nie online, gdzie hasło ośmiogwiazdkowe było podnoszone i się spotykało z entuzjazmem? Czy ma taką bezpośrednie doświadczenie z pierwszej ręki? Pan Patryk, nikt więcej, tak? Pani, może pani coś o tym wydarzeniu, o emocjach tej sytuacji opowiedzieć? O emocjach. Tak, generalnie w takim nastoletnim wieku bunt, który jest jakąś taką naturalną rzeczą, myślę, że on w naturalny sposób po prostu się przekuwał w bycie antywładzy. Nie trudno było wypunktować to, co jest nie tak po 8 latach władzy PiS-u i taka naturalna młodzieńcza skłonność do buntowania się była bardzo odczuwalna. Okej, teraz pan... Ja byłem na jednym proteście w obronie wolnych sądów. I? Jeszcze na za wczesnego PiS-u. Co pan o tych emocjach może powiedzieć? No myślę, że wtedy wyczuwało się, ja przynajmniej tak wyczuwałem, taką autentyczną u wielu ludzi troskę o stan polskiego porządku prawnego, ustrojowego, którą się udało wtedy obudzić, może jakimś środowiskom, ale ona była wyczuwalna. Okej, ale tak? Pan powiedział coś bardzo ważnego. Dlaczego tą troskę potrafiono wtedy obudzić? Bo myślę, że odwołanie się do argumentów w ogóle związanych z jakimś ładem konstytucyjnym, to jest jakiś argument, który może rzeczywiście do ludzi trafiać, no bo jest w nim jakaś wartość, jakaś prawda. To dobrze, ale moment, to jest słabe wbrew pozorom. To teraz patrzymy w przyszłość. Czy w obliczu tego, co się dzieje w systemie sprawiedliwości szeroko rozumianej, obecna opozycja ma szansę obudzić tego typu troskę? No z dwóch powodów nie. Proszę je podać. No po pierwsze już to było grane. Tak. Więc to ciężko tak to grać tą samą nutą bez przerwy, chociaż oczywiście przez drugi obóz. A po drugie, no myślę, że jednak gra jest o tyle nierówna, że jedna strona ma te instrumenty do budzenia takiego, łatwiejsze instrumenty do budzenia społecznego oporu i społecznego oburzenia w formie mediów, a druga nie, więc łatwiej można wypromować pewne hasło, demokracja jest zagrożona i nawet jeśli ono jest, nie wiem, jeszcze bardziej prawdziwe teraz, to jako fakt socjologiczny ono nie jest prawdziwe bardziej niż teraz. Przez fakt socjologiczny rozumiem jakieś twierdzenie, obojętnie czy prawdziwe czy nie, i jego wpływ na ludzi taki, jaki ono ma. Tak, czy ludzie przeżywają to jako prawdziwe, czy ludzie w oparciu o jakiś fakt żyją. Przyjmijmy na przykład, demokracja upada. No to był wtedy fakt socjologiczny, tak ludzie to odbierali. Jasne. Dzisiaj w mniejszym stopniu. Czyli dotyka pan jednego z podstawowych błędów, popełnianych zresztą przez wszystkich polityków na całym świecie od czasu do czasu. Oni myślą, że jak wiedzą, jakie są fakty, to mają rację i na tej bazie mogą działać, a w demokracjach, ale także w autorytaryzmach gra się zawsze toczy z wyobraźnią społeczną, czyli z faktami socjologicznymi. I teraz chciałbym, żebyście teraz trochę pospekulowali, dlaczego mimo, że popularność tego hasła, które jak kula śniegowa się toczyła poprzez psychikę nie tylko młodego pokolenia, popularność tego hasła rosła, dlaczego ludzie kierujący szeroko rozumianym obozem dobrej zmiany nie umieli zobaczyć, co się dzieje. Jakie są wasze hipotezy? Może zaczniemy od pani Magdy. Krótka, szybka hipoteza. Pierwsze skojarzenie. Pierwsze skojarzenie jest takie, że tak się skupili na polityce socjalnej i okołorodzinnej, że dzieci były tylko traktowane tam jako taki no, nie przedmiot, a przedmiot i dawanie pieniędzy i taka socjalna troska. Dzieci były tylko jakimś takim efektem ubocznym tego, a nie traktowane jako młodzież, jako przyszli wyborcy. Okej, okay, pan Patryk? A czy wydaje mi się, że dlaczego nie potrafiła obóz dobrej zmiany, nie potrafił mając dojrzeć? Mając narzędzia badawcze, mając ekspertów, mając młodzieżówkę. Wydaje mi się po pierwsze, że 8 lat władzy jakiejkolwiek partii rozleniwia, to jest pierwsza kwestia. A druga kwestia jest taka, że po doświadczeniach również z politykami PiS-u, z którymi ja rozmawiałem, oni bardzo często nie potrafili zrozumieć, że 2015 rok już się dawno skończył. I to, co zostało zrobione za rządów PiS-u,
również na przykład sytuacja socjoekonomiczna się absolutnie zmieniła, cała sytuacja bytowa, ona już dawno jest inna i te problemy, na przykład jak problemy mieszkaniowe, zaczęły grać pierwsze skrzypce, na które oni nie mieli odpowiedzi. Okej, okay. Panie Kasprze, teraz zachęcam, żeby pan poteoretyzował, pospekulował na temat psychiki rządzących Polską przez ostatnie lata. Trudne. Wydaje mi się, że no tutaj podstawowy, prosty mechanizm psychologiczny jest taki, że człowiek wierzy w to, co chce wierzyć. Nie chce przyjąć do wiadomości, że już jest, tak jak Patryk powiedział, że jest odbierany jako ktoś po drugiej stronie. Nie chce przyjąć do wiadomości, że jest odbierany jako status quo, że jest odbierany jako ten rządzący, jako ten władca, wobec którego człowiek może odbierać negatywne emocje, ale też, że no, brak umiaru. Myślę, że bardzo wielu ludzi, którzy no, doświadczyło właśnie, no, było działaczami opozycji w PRL-u, później było wiele lat w opozycji w III RP, jak już doszli do władzy na dłużej, pierwszy raz w swoim życiu, no to miało duży, no, cały czas mentalnie myśleli o sobie jako opozycjonistach, którzy zmagają okay. się ze siłami zła i tak dalej. Mam wrażenie, że to jest celne. Przejawem, jakby inaczej mówić, jednym z argumentów na rzecz potwierdzenia trafności tej diagnozy, to znaczy goście są u władzy drugą kadencję, pozmieniali masę rzeczy w kraju, mają pod kontrolą masę instytucji z telewizją publiczną na czele, a cały czas mają to się po angielsku nazywa bunker mentality, czyli mentalność obleżonej twierdzy i twierdzą, że ci oni przeciwnicy są od nas potężniejsi, a my jesteśmy małymi okruszkami, którzy muszą zmagać się z falami przeciwności. Tak, no i to też było robione w taki sposób zupełnie przesadny, który potem no, łatwo było wykpić, tak? No, cała ta narracja skupiona na tym, jak bardzo Tusk jest zły, no to potem powstawały tysiące memów czy przeróbek, których po prostu Tusk jest na przykład, nie wiem, Gargamelem ze Smurfów i mówi: o, jak ja nienawidzę tej Polski! I Tusk ma niemiecką flagę nad sobą. No to jest bardzo, bardzo łatwe. No. Czyli, a do mnie przyszedł pewien młody człowiek, jakiś pod koniec chyba pierwszej kadencji, mówiąc, żeby zrobić jakieś takie dwa centra. Jedno centrum obserwacji memów, a drugie centrum produkcji memów propatriotycznych. Ja próbowałem tu i tam ten pomysł przedstawić, ale nie spotkał się z poważnym zainteresowaniem. A jeśli jest prawdą, chyba taką tezę u Rafała Ziemkiewicza w książce Strolowana rewolucja znajdziemy, że z fazy mediokracji przeszliśmy do fazy memokracji, czyli zarządzania bezpośrednio tkanką emocji społecznych, bez argumentacji, przynajmniej eksplicyte, no to centrum obserwacji trendów memowych byłoby niezbędnym ogniwem rozumienia świata. Panie Filipie, jak pan sądzi, czy to, co dotąd było powiedziane o przyczynach niezdolności pokolenia dziadersów u władzy w uzyskania kontaktu ze zmieniającymi się emocjami młodego i nie tylko młodego pokolenia, czy to są dobre diagnozy, czy pan coś by dodał? Ja oczywiście uważam, że te diagnozy są dobre i w ogóle też uzupełniają się, więc dodałbym raczej tylko takie pytanie, taką uwagę do samego pytania, to znaczy pan pyta o zdolność, a ja bym jeszcze zapytał o wolę, to znaczy czy była taka wola w obozie władzy, nie mówię indywidualna wola pojedynczych osób, to jak pan profesor, ale wola, żeby w ogóle no zrozumieć to, co się dzieje i może jakoś na to odpowiedzieć. Ja się zdarza mi spotykać z takimi opiniami do dziś, choć już przecież Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, więc jeśli jest jakiś moment na refleksję, to właśnie teraz, że no młodych, no nie, tam nie ma co rozumieć, tak? To jest, młode pokolenie to jest jakiś taki zbiór, agregat różnego rodzaju nieracjonalnych emocji i głupot. I jedyna szansa jest taka, że oni zmądrzeją i zaczną nas słuchać. Z grubsza tego rodzaju pogląd gdzieś tam pokutuje, nawet teraz, więc myślę, że tym bardziej wcześniej, więc ja bym poddał delikatnie pod wątpliwość wolę zrozumienia tego pokolenia. Dobrze, teraz proszę państwa, wychodzimy z zamkniętej bańki informacyjnej naszej piątki. I czy pan byłby w stanie biegać z mikrofonem po sali, jak ktoś się... Mam dobrze. Radę. Uwaga teraz, próg jest 90... Profesor będzie biegał? Dobra, okej. Okay.
To sztuczne odmładzanie Michała. Proszę Państwa, nie, ale dlaczego młody ma biegać? Kto urodził się po roku 1994 może zabrać głos bez kolejki. Starsi muszą zapisać się w kolejkę. W pierwszym rzędzie widzę kilka czy jest ktoś młodszy od pana Filipa? Kto chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie szkodzi, wystarczy, że jest pani młodsza. Może pani mówić byle co, bo jest pani reprezentatywna. Michale, daj pani mikrofon. Może pani mówić byle co, byle było typowe dla pani pokolenia. Dziękuję bardzo. To ja powiem. Bardzo proszę. Ja się urodziłam w 99 roku. I w którym 75? 99. I mogę powiedzieć, że wśród moich znajomych właśnie te ośmiogwiazdkowe hasła są bardzo popularne. I kto ich nie krzyczy jest no po prostu właśnie poddawany pod to, że jest dziadersem, że to jest wręcz wstyd nie krzyczeć takich haseł i to jest no obciach, no tak, to prawda. Więc wydaje mi się, że też w mediach społecznościowych, na Instagramie, na TikToku też właśnie obóz przeciwny, dzisiejsza władza, przejęli po prostu te platformy. Było bardzo dużo reklam, było bardzo dużo tych haseł, że nie bądź, nie zawstydzaj naszego kraju, wyjdź naprzeciw temu i zmieńmy Polskę na lepszą. I było właśnie cały czas wskazywanie na to, że kto nie krzyczy tych haseł, ten chce zniszczyć nasze państwo. Bardzo dziękuję, bardzo proszę, bardzo ciekawy głos, bardzo proszę. Też artyści byli bardzo tutaj głośni i zdeterminowani, żeby właśnie PiS oczerniać. Ja byłam na takim koncercie, gdzie... Oczerniać, wymieszać sprawiedliwą... No dobrze, to w ten sposób. Natomiast byłam na koncercie dość dużym rapera, którego bardzo lubiłam do tamtej pory. I właśnie on ze sceny zaczął skandować 8 gwiazdek i... Tako czy ktoś inny? Łona, który jest teoretycznie prawnikiem, ale właśnie... Także niby ma wysoką oświatę, niby właśnie prezentuje jakiś poziom, a potem na koncertach tego typu były wykrzykiwane hasła, gdzie były naprawdę tysiące ludzi. No i taka jedna osoba, ja, która czuła się naprawdę zdezorientowana tam na miejscu. Okej, to teraz, czy jeszcze ktoś młodszy od Filipa? Widzicie, Filip będzie dla nas benchmarkiem na przyszłe dekady w różnych sprawach. Ktoś młodszy od Filipa chciałby zabrać głos? Bo jak nie, to chciałbym, żebyśmy się przez moment skupili na, bo pani użyła tutaj bardzo ważnego, pani, która pierwsza zabrała głos, klasycznego słowa obciach. I jak się konstruuje obciach wokół czegoś, wokół kogoś. Ja, to jest profesor socjologii, nie wiem, czy kiedyś zastanawiał się Krzysztof, jak się konstruuje obciach. Ale mamy dwóch teoretyków tutaj. Proszę Państwa, Michał dał instrukcję młodym ludziom, jak tutaj mają się zachowywać. Mamy tutaj dwóch teoretyków w naszym panelu, pan Filip, pan Kacper. Jak następuje proces społecznej konstrukcji obciachu wokół czegoś? Co możecie powiedzieć? Jest ktoś, kto zauważa coś z początku niedostrzegalnego, co ma jakiś potencjał bycia zabawnym. Myślę, że dobrym przykładem tego jest na przykład Donald Trump, zauważa w swoim rywalu politycznym coś, co tę osobę czyni komiczną, dodaje do imienia tego kontrkandydata jakiś przymiotnik, on się przykleja idealnie i staje się pewnym memem. A w Polsce? Wydaje mi się, że może pan mieć rację. Więc u podstaw tego leży jakiś jeden bystrzak anonimowy, który wrzuca ten mem po raz pierwszy. Tak jak zresztą, jak państwo czytają, są takie strony, na przykład Know Your Meme, to jest taka encyklopedia memów i zawsze tam jest pod artykuł poświęcony temu, kiedy ten mem w ogóle po raz pierwszy w internecie się pojawił. Pewne dochodzenie jest prowadzone do źródła, tak? On później się rozprzestrzenia. No i czasami jest tak, że no właśnie ten mem czasami pojawia się kompletnie jakimś... odizolowanym miejscu, na jakimś forum w darknecie, tak, gdzie prawie nikt nie zagląda, ale jest na tyle adekwatne, że zaczyna się rozprzestrzeniać i za kilka lat jest w głównym nurcie. Ale żebyśmy nie ulegli złudzeniu pełnej spontaniczności, to może się narodzić spontanicznie,
rozprzestrzenia się, bo rezonuje z jakimiś odczuciami, to często jest tak, że ludzie mówią o artystach, on wyraził to, co my czujemy. Artysta umiał to wyartykułować, ale potem jakaś siła polityczna czy medialna może już świadomie to podpompować, żeby nadać temu mocy, jeśli uznaje, że pasuje do jej interesów. Czyli zawsze jest mieszanka spontanicznych i sterowanych warstw procesów społecznych. Żebyśmy nie mieli złudzeń, że to był proces w pełni spontaniczny. Pan Kacper? Wydaje mi się, że tutaj istotne jest, no znaczy każde zachowanie można wykpić, ale jeżeli dany obiekt nie ma dystansu do siebie albo nie umie tego dystansu do siebie publicznie okazać, tylko przeciwnie, jest tylko bardziej taki poważny, taki wręcz napuszony, no to tym bardziej narasta taka pewna społeczna chęć wykpienia tego. I no, tutaj dobrym, chociaż na pewno bolesnym dla wielu tu zgromadzonych przykładem jest powiedzmy społeczna pamięć młodym pokoleniu o Janie Pawle II. To znaczy jego mówienie o nim, jak bardzo on był wielkim Polakiem, wielkim papieżem, największym, jak to się kiedyś wyrażono w jednym z mediów, największym z rodu Słowian i tak dalej, to powtarzanie, jak bardzo on był ogromny wobec ludzi, którzy nie mieli fizycznie szans pamiętać jego, ewentualnie pamiętali go, jak byli dziećmi, to był taki już bardzo schorowany starszy pan, który umierał. Powtarzanie na każdym kroku, jak bardzo on był ogromny, no jest po prostu naturalną taką przestrzenią do tego, żeby to wykpić. Tak zaczęło się od memu w rodzaju, że Jan Paweł II jest tak wielki, że jest wielki jak Godzilla i chodzi, tak, chodzi między budynkami, tak? Bo jest tak wielkim Polakiem. No i to oczywiście jest coś obrazoburczego dla ludzi, którzy go pamiętali, dla których on był bardzo ważny, no ale dla nas, no to po prostu jest to jedna z wielu postaci historycznych, tak? No jest to postać, która umarła relatywnie niedawno, no ale jest to tak samo postać historyczna, jak nie wiem, Piłsudski, Sobieski i tak dalej. I jeżeli człowiek nie umie się zatrzymać się w pół drogi i o jakiejś postaci powiedzieć czegoś bardziej konkretnego, pozytywnego, na przykład powiedzieć, dlaczego ten człowiek rzeczywiście był taki ważny dla niego, ale też w ogóle brakowało moim zdaniem, dlaczego łatwo było wykpić wiele rzeczy, które PiS robił? No ponieważ nikt nie mówił w taki usystematyzowany, konkretny sposób, dlaczego pewne rzeczy są dobre. Dlaczego powiedzmy chcemy, żeby ludzie żyli swoje życie w taki sposób? Dlaczego nie wiem, chcemy, żeby zakładali rodziny? Dlaczego chcemy, żeby byli patriotami i tak dalej? No nie, bardzo mało było czegoś takiego. Było takie dużo więcej walenia pałpą po głowie, dlaczego te siły zła są złe. I bardzo wiele takiego właśnie, no trochę to momentami było jak z transatlantyku Gombrowicza, tak? Takiego bardzo zaangażowanego, na wysokim tonie, mówienie jak bardzo tutaj te wartości są bardzo, 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 bardzo ważne, jak bardzo nasi bohaterowie są bardzo, bardzo, bardzo ogromni. To no, są naturalnie, dobrze, naturalnie okay. Tworzy przestrzeń do wykpienia. Będę chciał skorzystać, jak to się dzisiaj modnie mówi, z waszej ekspertyzy, taki neologizm, w spojrzeniu w przyszłość. Mianowicie wyobraźmy sobie, że w ramach konsolidującego się na nowo obozu niepodległościowego zbudowano Centrum Odrodzenia Polski, COP, nowy COP. Tak? I teraz to centrum zaprasza was jako doradców i macie pilnować przekazu tak, żeby on docierał do młodego pokolenia. I proszę o szybkie wskazówki, zaczniemy od pani Magdy. Jaki powinien być przekaz, żeby jakieś instynkty patriotyczne tam gdzieś wzdeptane często w psychice młodych ludzi mogły rozkwitać? I jakie to Centrum Odrodzenia Polski, nowy COP, jak ma się komunikować z młodymi? Pani Magdo. Chodzi o środki przekazu, czy chodzi o sam przekaz, który być trafia do młodych? Jakiego typu metaforami, formułami, argumentami trzeba sięgać w przestrzeni publicznej do młodego pokolenia? Myślę, że bazując sobie na wyłonym Janie Pawle II, bardzo ciekawe jest to, że kiedy obóz Zjednoczonej Prawicy próbował właśnie pokazać, że Jan Paweł II to więcej niż mem, zaczęli nazywać kremówki w pociągach. I myślę, że na takim, wyciągając teksty Jana Pawła dotyczące wartości pracy, tego jak w kapitalistycznym świecie powinniśmy podchodzić do godności człowieka, pokazywanie tego, co mówił na temat degradacji środowiska i tak dalej, to jest przykład tego, jak możemy pokazywać to, że to, co jest zawarte w tradycji,
tradycji i co było powiedziane 30 lat temu, dzisiaj jest jeszcze bardziej aktualne niż wcześniej i w jaki sposób można bazować na tym, co jest teraz modne i każdy wie, kto to jest Jan Paweł II, jest konkurs na najbardziej zabawne pomniki w Polsce Jana Pawła II w kajaku, w Zbąszyniu i tam różnych innych jego postaci. Wyciąganie tego, co powiedział, realnej wartości tego, co przekazywał, myślę, że jest jednym z takich pomysłów. Panie Patryku, co pan sądzi o tym, co koleżanka powiedziała? Ja się zgadzam, natomiast ja bym ten temat zupełnie ugryzł od drugiej strony, bo jeśli mówimy o tym, że patriotyzm został zdeptany i jest, jak najbardziej się z tym zgadzam, to trzeba ująć tą sprawę w kontekście takim, co ten patriotyzm mi tak naprawdę daje. Bo ja uważam, że obecny obóz rządzący, może niektórzy też powiedzą, że ja myślę, że tym ludziom też zależy na Polsce, tylko to jest zupełnie inna Polska. Bo to jest Polska, która jest częścią Europy i to jest dla nich cel nadrzędny. Aby ta europejskość, tak, bardzo często się mówi, że my jesteśmy obywatelami Europy, tak, jesteśmy europejscy, Unia Europejska, jesteśmy Unijczykami, nawet się takie określenie pojawia. I co ta unijność ma dawać? Ta unijność ma dawać pewne ułatwienia w życiu, tak? Bardzo często się, to jest doskonały przykład, ja bym chciał na tym oprzeć całą moją argumentację, to jest CPK. Bo z jednej strony było cały czas mówione ze strony obozu tego liberalnego Platformy Obywatelskiej, że te CPK nie jest nam potrzebne, bo mamy lotnisko w Berlinie, tak jak powiedział Rafał Trzaskowski. I uważam, że to jest doskonały przykład, bo lotnisko w Berlinie mamy dlatego, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Ta unijność nam da to, że my pojedziemy sobie do Berlina i będziemy korzystać z tej europejskości. A CPK jest doskonałym tego przykładem, że my z patriotyzmu, czegoś, co my zbudujemy u siebie, czegoś, co jest ponad podziałami, czegoś, co zostanie po nas, co jest wielkie, co jest wow, jak lecisz na przykład na, nie wiem, na jakieś lotnisko w Europie Zachodniej, gdzie teraz osoby w naszym wieku bardzo często właśnie poznają świat i widzą to, że wszędzie się daleko nie u nas, to oparcie tego patriotyzmu na tym, że u nas właśnie będzie to polskie lotnisko i to ty z tego polskiego lotniska będziesz latał sobie do Paryża, do Londynu, na jakiś city break, coś sobie zobaczysz i tak dalej, to jest dla mnie kluczowe. A w momencie, w którym my jeszcze dodamy do tego cały aspekt infrastrukturalny, jeśli chodzi na przykład o pociągi, że będziesz mieć łatwiejsze życie, jak my tutaj u siebie zbudujemy nasz polski CPK i będziesz z Wrocławia dojeżdżał do Warszawy w 2,5 godziny, to jest moim zdaniem kluczowe, aby ten patriotyzm podnieść i aby on rzeczywiście coś dawał, żeby to nie były puste frazesy, tak jak wcześniej się pojawił właśnie ten Jan Paweł II, tutaj to z tym połączę, że my jesteśmy Polakami, bo kochamy Jana Pawła II. Tylko co dla takiej osoby na przykład jak ja, która tego Jana Pawła II tak naprawdę nie pamięta, co to mi da? Dziękuję, proszę Państwa. Tylko teraz ostatnie zdanie, tylko to powiem. W jaki sposób to zmieni moją sytuację? Bo ja uważam, że dla młodych ludzi najważniejsze jest, i to mamy wpojone już od samego początku, nasz rozwój, aby myśmy się rozwijali nie tylko na punkcie właśnie jednostki, ale również my pragniemy właśnie tej wspólnoty. I to również się łączy właśnie ta kwestia wspólnoty, ostatnie zdanie, bo wiem, że już mój się czas skończył. Właśnie ta kwestia wspólnoty została wypełniona przez ten obóz liberalny, czyli Unia Europejska, czyli nasza wspólnota i te 8 gwiazdek też nasza wspólnota, bo nas to łączy. A tego po stronie prawicowej i również lewicy patriotycznej, którą reprezentuje i rodzi się ona w bólu w Polsce, wydaje mi się, że zdecydowanie tego brakuje. Ja teraz proponuję panu Kasprowi, żebyśmy zrobili przerwę reklamową, w tym sensie, żeby pan opowiedział nam o swoich dwóch ostatnich książkach, żeby starym pokazać, że młodzi też potrafią pisać książki. Ma pan ze sobą te książki? Zostawiłem. To niech pan szybciutko pobiegnie, a w tym czasie Filip zabierze głos. No, ja przyznam szczerze, że to jest trudne pytanie. I ja nie chcę tutaj przybrać takiego pewnego siebie tonu, który będzie sugerował, że ja właśnie znam tą odpowiedź i teraz trzeba mnie słuchać. I tak zastanawiałem się, dziękuję panu profesorowi, że dał mi więcej czasu, bo pewnie miałbym problem, żeby na nie odpowiedzieć, ale tak przyszło mi do głowy, że przecież no ja nie byłem wychowany w domu patriotycznym. Nie byłem też wychowany w domu katolickim. I zarówno katolikiem, jak i patriotą zostałem już w wieku dojrzewania i właściwie dorosłości. No więc się zastanowiłem troszeczkę, jakby co zadziałało, że mnie to jednak przekonało. Co sprawiło, że ja chciałem jednak być częścią wielkiego projektu o nazwie Polska. No i oczywiście drugą rzeczą to jest pytanie o Kościół, ale to nie o to, na to pytanie teraz odpowiadamy. I
I myślę, że młodzi ludzie, ja i mówiąc młodzi ludzie, mówię właśnie o sobie sprzed kilku lat, mają potrzebę przynależności, tożsamości. To jest potrzeba, która jest stale ta sama. Ona jest w różny sposób zagospodarowywana. I ja w pewnym momencie udało mi się dojrzeć, ale nie dzięki własnym zasługom, tylko nawet pierwszym ziarnem posianym to były wręcz te szkolne apele z okazji 11 listopada, z okazji innych świąt państwowych, te wierszyki, których się uczyliśmy, takie naprawdę z pozoru, bym powiedział, no nieporywające rzeczy, ale one jakieś posiały pierwsze ziarno, które później wykiełkowało. Natomiast to, co zaczęło później we mnie już tak do mnie docierać, że ja mam szansę być częścią czegoś większego od siebie samego. Mam szansę być częścią czegoś więcej niż własne pokolenie, które... A jak zakomunikować jakby... No właśnie, tak, do tego chcę dotrzeć. Co zaczęło działać, że ja właśnie doskoczyłem? No to mogę tylko powiedzieć o kilku rzeczach, o których pamiętam, że miałem ciarki albo wzruszałem się, jak je oglądałem, tak? Były takie animacje pojedyncze, wydaje mi się, że IPN je publikował na kanale YouTube, o historii, takie króciutkie, kilkuminutowe, o historii Polski, na przykład w czasie II wojny światowej. Nie wiem, czy Państwo oglądali taki krótki właśnie film Niezwyciężeni? Znaczy film, no klip wideo, tak, trwający 2-3 minuty. On był zrobiony bardzo w taki nowoczesny sposób, ta animacja była po prostu też tam, wygenerowana. Gdzie te takie wielkie wrota się tak, zamykały? Tak, dokładnie. Tam, gdzie te dwie wielkie bloki tego jednego Polaka tak ściskają i on tymi rękoma je próbuje powstrzymać, a potem akcja przenosi się do podziemia i ci Polacy walczą. I mówię, to jest moje doświadczenie formacyjne i ja też teraz czuję właśnie te same ciarki, jak sobie to przypominam, że zdałem sobie sprawę, że mam szansę być częścią rodziny, jakiegoś rodu, który okazał postawę, do których ja mogę tylko dorastać, tak? Że ja mam wyzwanie, ktoś rzuca mi wyzwanie, żebym był częścią kolejnego pokolenia jakiejś historii, która jest wspaniała, która obfituje w przejawy wielkiego bohaterstwa ludzkiego ducha i ja mam szansę, ja mam przywilej dołączyć do tej historii. I mogę z niego skorzystać, mogę z niego nie skorzystać, ale czy naprawdę będę w stanie wymyślić równie sensowne życie bez tego? Okej, a teraz pan Kacper w łańcuchu pokoleń wybrał ścieżkę narracji analitycznej i mamy tutaj przerwę reklamową. Proszę o swoich dwóch najnowszych książkach opowiedzieć. Tak, bardzo. Żeby dziaderysi zobaczyli, że młodzi mogą nam coś o świecie mówić ciekawego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. To miła niespodzianka. No ja krótko, tylko akurat zajmuję się duża część to jest ruchy prawicowe, populistyczne na Zachodzie. No i dwie moje książki, które mam, jedna jest o Giorgi Meloni, o włoskiej polityce, włoskiej prawicy, jej powiedzmy drodze do władzy. Giorgia Meloni, mała, ale wielka. No, to staram się, to nie jest hagiografia, żeby nie było. No ja podsuwam panu hasło promocyjne. No, wie pan, wtedy jak... Problem jest taki właśnie, że ja jak uderzę w takie tony, to później jestem stawiony w roli jej rzecznika i muszę się tłumaczyć z różnych jej decyzji. To jest niewygodne. Ja to mówiłem w cudzysłowie. Ja wiem. A druga moja nowsza książka z kolei dotyczy Francji, rodziny Le Penów. Od Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen i Marion Maréchal Le Pen, generalnie Front Narodowy, historia tej partii, która no dzisiaj we Francji jest no partią numer jeden, tak samo jak bracia Włosi we Włoszech są dzisiaj najważniejszą partią. No jedna i druga, staram się być właśnie rzetelny, bez hagiografii, ale też bez demonizowania, opowiedzieć o tych postaciach i o tych krajach, które uważam, że są... Nie musisz znać francuskiego, by zrozumieć francuską prawicę. To jest hasło promocyjne tej... Pan profesor może powinien być marketingowcem, to minął się pan profesor z powołania. Proszę państwa, czy ktoś na sali ma potrzebę, albo inaczej przekonanie, że ma do powiedzenia nam coś, co nam umknęło i koniecznie trzeba powiedzieć. Ma ktoś takie przekonanie? Dobrze, widzę, tam jest jakaś pani. Gdzie jest gość? Panie Patryku, niech pan znajdzie tą panią na końcu i pobiegnie do niej z mikrofonem. Gdzie? Tam, niech pan zobaczy. Macha ta pani, niech pan do niej podbiegnie. Tam pan profesor powiedział, to tam idę. Tam był szybciej podniesiona ręka.
Ja chciałabym powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że to wszystko zaczęło się już w 2005 roku, a nie w 2015 i to była tylko kontynuacja. A po drugie, taką mam uwagę. Śpiewaliśmy kiedyś w czasach studenckich taką piosenkę i pamiętam tylko refren. O, jakie dobro nudne, a jakie miłe zło. I myślę, że duża część tej akcji, która skończyła się 8 gwiazdkami, polega na tym, że to jest fajne, a to tam Jan Paweł, historia, to nudne i nieciekawe. Bardzo dziękuję, panie. Dam teraz mojemu staremu znajomemu Sławkowi po znajomości, żeby wszyscy rozumieli, że jakaś część poufałości, nieformalnych relacji w życiu społecznym jest istotna. Sławek, mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Tego nigdy nie wiadomo, Andrzeju. Twoje oczekiwania są nieoczekiwane. Natomiast ja chciałem dwie krótkie rzeczy powiedzieć. Jedna to uderzyło mnie w wypowiedziach młodych ludzi, że właściwie nie pojawiło się słowo wstyd, ani nawiązanie do emocji wstydu, którą ja od lat obserwuję w gronie swoich znajomych i nawet chyba w rodzinie, rówieśników swoich. Wstyd za Polskę. Wstydzenie się dla Polski jest w tym przynajmniej pokoleniu bardzo silnym motywatorem do tej identyfikacji europejskiej. To jest ucieczka od polskości. A drugie, to uzupełniając twój eksperyment metodologiczny, ja bym zadał państwu pytanie, dlaczego na tej sali, i tutaj korzystam z podpowiedzi kogoś, kto to zauważył z tyłu sali, dlaczego jest tak mało osób? Bo ty zadałeś pytanie, dlaczego młodzi nie poparli Zjednoczonej Prawicy, ale dlaczego młodych nie ma na kongresie Polska Wielki Projekt, poza zaproszonymi. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę i za chwilę jeszcze pani dam, proszę. Bardzo proszę. Ja może podzielę się takim swoim osobistym wrażeniem, które być może uda się sprzedać ludziom młodszym. Pamięć o Powstaniu Warszawskim, o AK swoje robiła, ale rok 68, 70 i potem tego mi nie dały właśnie. Natomiast 80, Solidarność to mi dała. To jest moc sprawcza i myślę, że to może być coś pociągającego. Mieć świadomość, że ode mnie coś naprawdę zależy i mogę coś zmienić w rzeczywistości. Wydaje mi się, że to może być taka wartość, która będzie również inspirująca dla ludzi młodych. Dziękuję. Pani, dobrze. Tu jest pani jeszcze, proszę. To ja jeszcze chciałam dodać do tego, jak właśnie zachęcić młodzież i co poszło nie tak. Wydaje mi się, że to, co już na początku powiedziałam, tylko wspomniałam, chodzi o media i o przekaz. Wydaje mi się, że te debaty nie powinny być prowadzone właśnie przez członków PiS-u starszych i po prostu między starszymi ludźmi, co zrobiliśmy nie tak, tylko powinno to wyglądać tak, jak dzisiaj to wygląda. Czyli wychodzicie do młodych ludzi, pytacie się, czemu krzyczycie to. Nie wiem, są jakieś warsztaty, jakieś dyskusje, debaty. I rozmawia się z młodymi, no bo tak naprawdę ci młodzi nie zagłosowali na prawicowe partie, na PiS. To młodzież nie miała w ogóle dostępu do rzetelnej wiedzy, co się dzieje. I tak naprawdę obóz rządzący dzisiejszy przychodził przez Instagram, przez młodzieżowe po prostu portale. To wszystko było atrakcyjne, nie było tej takiej poważnej dyskusji i to wszystko nie było ubrane u nich w tę powagę. I wydaje mi się, że na przykład teraz Kanał Zero robi wielką robotę. Jest bardzo popularny wśród młodzieży, ponieważ to jest młodzieżowe. Tam nie ma tych garniturów, wszystkiego. To po prostu przekaz jest
Nie mówię, że garnitury są złe, ale po prostu to wszystko idzie do młodzieży i jest młodzieżowy język, są zapraszane młode osoby. Dokładnie. I po prostu wydaje mi się, że trzeba wychodzić do młodych, trzeba korzystać z ich środków po prostu innym językiem. No. Widzę tu jeszcze jedną dziewczynę i tam macha ręką po młodzieżowemu kapitan żeglugi wielkiej, ale ja się boję, że pan kapitan będzie lał wodę. Dzień dobry. My tutaj mówiliśmy, kiedy o obciachu padło takie słowo. No mnie się wydaje, że po prostu co do młodych ludzi. Jest pewna moda, pewien trend. Nie ma mody i trendu na Polskę czy na patriotyzm, ale jest moda na 8 gwiazdek, co bardzo młodzi chwytają i identyfikują się po prostu z tymi ludźmi, którzy, oczywiście będąc w ich towarzystwie, którzy to, że tak powiem, krzyczą. Jakoś tak robią to bezwiednie, nie potrafią chyba przeciwstawić się temu trendowi. I ja myślę, że chyba więcej tutaj powinno być tej mody i tego trendu na patriotyzm i na Polskę niż na 8 gwiazdek. Dziękuję bardzo. Bardzo pani dziękuję. Proszę państwa, mam jedną uwagę, jeszcze przyszła mi do głowy odnośnie tutaj tych uwag państwa, że jednak to hasło jest tak popularne. Ja przypominam sobie, że jeszcze 10 lat temu bardzo popularne było inne hasło z tym samym czasownikiem w zdaniu, w górę serca, jeać TVN. To było równie popularne. Nie było tak popularne. No nierównie, przepraszam, ale było popularne, na marszach było skandowane, więc ja bym raczej młode pokolenie traktował jako pewnego rodzaju nie wroga patriotycznej Polski, tylko dziką kartę, która może odwrócić się na stronę nieprzychylną, niekorzystną dla Polski, ale może też odwrócić się na stronę korzystną i dostarczyć dużo tej energii. Właśnie sztuką jest do niego dotrzeć, ale to nie jest tak, że to są właśnie wrogowie z natury, wrogowie Polska Wielki Projekt. Tak. Proszę państwa, jeśli paneliści myślą, że dostaną po minucie na podsumowanie, to się mylicie. Dziękuję wam bardzo za obecność. Dziękuję panelistom za wgląd w taki świat. Magda, dziękuję Magdzie, dziękuję Patrykowi, Kasprowi i Filipowi. Ja też dziękuję, ale panie profesorze, mam, jeśli będzie mi wolno, jedno pytanie do pana. Czy to, o czym my tu mówiliśmy, co tak wzbudziło wielkie emocje, a pan ma dostęp do ludzi ważnych, oni wiedzą o tym, oni chcą pana słuchać, pan im takie rzeczy mówi, czy nie? Bo to jest kluczowe. Zaraz, muszę wziąć okulary, niech pan jeszcze raz powie. Młodzi ludzie mówili bardzo ważne rzeczy. Pan prowadził to w sposób szalony, w sensie bardzo pozytywny. Myślę, to co mówiła tutaj młoda pani, że młodzi ludzie chcą tego typu prowadzenia, a nie sztywniaka, który będzie tak stał, prawda? Ja to wiem. Czasami nie potrafię się zmieniać, już swoje lata mam. Ale pytanie moje do pana jest takie. Czy to, o czym my tu mówimy, o co pan pytał, czy pan takie rzeczy, takie rozmowy prowadzi z ważnymi, którzy dzisiaj mają jakikolwiek wpływ na rzeczywistość? Czy oni chcą w ogóle tego słuchać? I czy są zainteresowani jakimiś receptami? Próbowałem. Najlepsza puenta. Bardzo dziękuję. Dziękuję młodzieży, dziękuję panu profesorowi, dziękuję państwu. Jestem z kongresem związany jako prowadzący od nastu chyba lat, ale myślę, że tak burzliwej dyskusji to nie było. Ja nie pamiętam przynajmniej, a kolejna przed nami, szanowni państwo. Co zrobimy z Polską? Dziękuję za brawa dla młodych ludzi i dla pana profesora. Jestem pod wrażeniem formy prowadzenia tego typu debat.